dlatego proszę pana, żeby ustawił się pan w sektorze medialnym. No to ustawiłem. No to proszę się ustawić, z tym, że informuję pana, no, że przed panem stanie kamera w miejscu, w którym stoi miejsce zarezerwowane dla operatora. Kto jest organizatorem? Pan jest dziennikarzem, tak? A kim? No proszę się przedstawić, proszę pana, jeżeli pan chce mnie stąd... Jeżeli pan do mnie podszedł, proszę do mnie... i chce mnie pan wywalić stąd, nie chcę pana, to proszę podać swoją... tylko proszę się dostosować do zasad przyjętych akredytacyjnych. Ale to pan się musi... które pan zaakceptował. Pan się musi przedstawić, się proszę pana, proszę bo pana, pan nie powiedział... Kancelaria premiera. Słucham? Kancelaria prezesa Rady Ministrów, Michał Siuda. Tu jest pan, tak? No, tak. A dlaczego pan nie chciał wcześniej pokazać swojej twarzy? Proszę pana, nie będę z panem dyskutował, bo ja nie jestem od tego, żeby rozmawiać z mediami. Proszę się zastosować pan do zasad. Pan nie jest od tego, żeby rozmawiać proszę z ludźmi? Zobaczyć. Nie. Ale ze mną pan rozmawia. Ale rozmawiam z panem, dlatego wydałem panu polecenie odnośnie ustawienia się w sektorze medialnym, który jest wyznaczony. Proszę bardzo, wszyscy dziennikarze w sektorze tutaj... są wyznaczeni. Wszyscy dziennikarze dostosowali się do naszych poleceń, tylko nie pan. Proszę znaleźć się w sektorze, bo przyjął pan regulamin, który no, był... ale przed chwilą pan mnie poinformował, nie przedstawiając się również, że ja mam prawo stać tutaj w tym sektorze, że mam tam stanąć. Tak pan powiedział, prawda? Powiedział pan tak, czy nie? Nie będę z panem dyskutował. Nie będzie pan ze mną dyskutował. Aha, rozumiem. Ale wcześniej pan chciał dyskutować ze mną, tylko teraz nie. Kiedy zapytam pana? Od prezydenta, od dziubie. Ale pan ma do... Kim pan jest? A jestem. To jestem. A, to proszę przedstawić. Od razu się przedstawię. No jak pan zbierze, zabiera głos? Słucham? Niech pan powie głośniej. Ja z panem nie rozmawiał w ogóle. No ale podszedł pan do mnie i rozmawia pan. No to co pan? Odszedłem. Teraz pan już nie chce rozmawiać. To proszę nie podchodzić. Dobra. A skoro pan jest organizatorem, niech mi pan powie, gdzie mam stanąć. Dobra. Ja jestem dziennikarzem. Dzięki bardzo. Nieważne to, czy ja jestem akredytowany, proszę czy nie. Pana, chyba, że pan zna jakieś przepisy prawne, które zabraniają... Ja jestem odpowiedzialny tylko i wyłącznie za obsługę medialną. Nie jestem organizatorem eventu, dlatego proszę pana, żeby ustawił się pan w sektorze medialnym. No to ustawiłem się. No to proszę się ustawić, z tym, że informuję pana, no, że przed panem stanie kamera w miejscu, w którym stoi miejsce zarezerwowane dla operatora. Dobrze, to ja pana informuję, że ja stanę przed tą kamerą. Nie stanie pan przed kamerą. Dlaczego? Bo tu jest sektor medialny, w którym ma pan obowiązek przebywać w trakcie trwania eventu. A, i pan... Nie wyznacza mi tutaj miejsca. A chce pan powiedzieć, że jeżeli ja stanę w tym sektorze, to mi zasłonicie obraz, pan, tak? Nie będę z panem dyskutował. No ale tak mi pan powiedział, że pan mi zasłoni obraz, jak ja stanę w sektorze medialnym. Ja panu nie zasłonię obrazu, tylko zasłoni panią operator, który ma zarezerwowane tutaj miejsce. Aha, ale pan jest organizatorem. To proszę mi wskazać miejsce, gdzie będę mógł swobodnie wykonywać swoją pracę. Oczywiście, i swój zawód. Nie ma problemu. Proszę. Skończyłoby się raz, a zawsze. Zapraszam bardzo pana do sektora medialnego, tu tutaj będzie miejsce do pana. Tu, dobrze. Nie mógł pan tak od razu? Przejdziesz? Przecież pan tak mógł od razu powiedzieć. Dlaczego pan robił takie utrudnienia i trudności, co? Przecież to źle świadczy o was właśnie. Na chwilę. Czy pan jest tym górnikiem, co tak, mówił o tym węglu? Tak. To miło mi. No miło mi. Bo ja oglądam. Zapraszam. Będzie reportaż. Przepraszam? Co? Tam. Okej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za takie przywitanie i bardzo mi miło, że jestem tutaj dzisiaj z państwem. W przepięknych Tychach, w przepięknym zakątku, które akurat dość dobrze znam, ponieważ tutaj przyjeżdżałem przez lata na koncerty, które przepięknie tutaj zresztą wychodziły nad jeziorem Paprocańskim. Potem, którego nie można zapomnieć. Mógłby pan się trochę, panie ochraniarz, mógłby pan odrobinę, tyle tylko. Koncerty imienia Ryśka Rydla, zresztą jutro chyba jest rocznica jego odejścia, a ponieważ tutaj w ten przepiękny dzień spotykamy się na pikniku Rodzina 800+, o którym za chwileczkę jeszcze powiem, to zresztą muszę powiedzieć,
daje mi ogromną energię do działania, który naprawdę to serce rośnie. I nie mówię, że ta konkretna rodzina, ale wiele polskich rodzin, myślę, że czuje naszą politykę rodzinną, naszą politykę prorodzinną, prospołeczną, której sednem, której rdzeniem jest właśnie rodzina 500+, zaraz 800+. To dzięki temu programowi, szanowni państwo, ostatnio ich lider mówił o tym, że to królowie życia, którzy nie pracują, piją, biją, to oni pobierają te świadczenia różnego rodzaju. Podstawowa różnica w patrzeniu na politykę społeczną między nami i naszymi przeciwnikami. Tymi, których nazywam farbowanymi lisami. I tu chcę nawiązać do jednej z piosenek właśnie słynnych tamtych lat, już przed wielu, wielu lat. Nie daj złapać się farbowanym lisom. Nie daj się. Drodzy Państwo, wszyscy patrzymy w przyszłość, w przód. I to jest właściwe podejście do życia. A to, co tam wcześniej było niedobre, to często wypieramy z naszej pamięci, z naszej świadomości. Chcielibyśmy wszystkich Państwa zaprosić na stoiska naszych służb, które tutaj dla Państwa wystawiły się, aby zaprezentować to, czym na co dzień zajmują się w swojej pracy. Zrobi się kuchali. Przepiękny kresek, łagodny, który pokaże na co dzień Tak się strasznie dziennikarzy boicie, a teraz kto nad tym panuje? Jakby tak chciał ktoś nóż wyciągnąć albo inny ostry przedmiot, to kto nad tym panuje teraz? A dziennikarzy nie dopuszczacie do głosu. Proszę Państwa, tutaj w tym pięknym ośrodku paprocańskim właśnie odbyło się spotkanie z panem premierem Mateuszem Morawieckim pod tytułem 800+. Na którym oczywiście zachwalał ten program stary, ale nowy. A ja, proszę Państwa, tutaj przekonałem się o jednym, że o ile 8 lat temu byłem wręcz entuzjastycznie nastawiony do zmiany tej władzy, no bo wszyscy już mieliśmy już dosyć komuny, a niestety ta stara władza, platforma z przybudówkami, tam Hołowniami i innymi wszelkimi i tymi też nowoczesnymi, które już znikły ze sceny, to wszystko były przybudówki komuny, po prostu to wszystko była komuna, postkomuna oparta o tamtą władzę, o tamte układy i o tamte pieniądze, nieraz płynące ze wschodu, a ostatnio części z zachodu, z Niemiec. Także cieszyłem się 8 lat temu, że dokonał zmiany tej władzy, wreszcie odetchniemy pełną piersią. Ale teraz po 8 latach widzę, że dzieje się coraz gorzej. Następuje coraz większa demoralizacja władzy. W myśl tego starego przysłowia, które chyba wszyscy znacie, że władza demoralizuje, a tym bardziej im dłużej trwa. I teraz pytanie, czy to przysłowie odnosi się, zawsze jest prawdziwe, czy odnosi się tylko do niektórych, a do innych już nie? No ja twierdzę, że te powiedzonko odnosi się do wszystkich. No i niestety z przykrością. Bo teraz tak, no na kogo głosować? No to rzeczywiście tutaj problem jest, mam zagwozdkę, no bo przecież nie będę głosował znowu na tych komuchów z Platformy i tych przybudówek wszelakich, zielonych, czerwonych i wszelkich innych. No a PiS zaczyna się staczać na dno. Może jeszcze to nie jest poziom dna, ale już robi się niedobrze. Tu przed chwilą widzieliście Państwo, jakie problemy miałem jako dziennikarz niezależny, chociaż jestem oznakowany, mam tutaj na szyi powieszony znaczek, tutaj nie wiem, czy to widać, ale jeszcze dodatkowo z przodu i z tyłu, żeby nie było żadnych wątpliwości, z jakiej jestem redakcji, z jakiego kanału, mimo tego, jak widzieliście, robiono mi trudności. Oczywiście trzeba się wcześniej awizować i uzyskać tutaj akredytację, oczywiście ja o tym wiem. I 5 dni temu zabrałem się za to, żeby tutaj tą akredytację uzyskać. Oczywiście organizatorem tego eventu, tego spotkania jest Urząd Wojewódzki, więc oczywiście do wojewody i tak dalej. Zadzwoniłem,
telefonów chyba było ze 3 albo ze 4, które tam wykonałem. W końcu dowiedziałem się, że muszę tam maila napisać. Jest tam na stronie Urzędu Wojewódzkiego podany, nie Urzędu Wojewódzkiego, tylko Wojewody, jest tam mail podany. No oczywiście prośbę, wniosek o ten. Nie otrzymałem do dzisiaj żadnej odpowiedzi mailowej, mimo to, że to już kilka dni minęło. Więc zadzwoniłem jeszcze 2-3 dni temu, zadzwoniłem jeszcze raz, co się tam dzieje z moim mailem, czy on w ogóle dotarł. Nieoficjalnie od pewnego pracownika, który zna mój kanał, dowiedziałem się, że mail dotarł, że jest ten mail, chociaż miałem pewne wątpliwości. Z dwóch źródeł napisałem tego maila dla pewności, żeby no, mieć pewność, że on dotrze, albo z jednego, albo z drugiego. I co? I nic. Żadnego telefonu. Potem dzwoniłem kilka razy jeszcze później, żeby poprosić w końcu o tą akredytację. No dajcie mi, przecież zgłosiłem, poprosiłem. Głuche telefony. W końcu jakaś tam urzędniczka odebrała, no ale no niech pan czeka i odzwonimy i takie rzeczy, wiecie. W końcu postanowiłem skorzystać z drugiego kanału, mocniejszego, że tak powiem, do prezesa Urzędu Rady Ministrów, czyli po prostu do premiera. Jest kancelaria i tam można takie sprawy zgłaszać, akredytacje. Trzeba założyć konto dziennikarza, tak? No więc przystąpiłem do zakładania konta, tam jest ścieżka internetowa, krok po kroku prowadzi, aż do momentu, kiedy okazało się, że muszę podać redakcję, z której ja jestem, żeby dalej kontynuować tą rejestrację tego mojego konta dziennikarskiego. No więc tutaj zatrzymałem się w tym momencie, bo nie było tam w spisie. Tam jest taki spis redakcji, tam oczywiście mojej redakcji nie było, no ale jest informacja, wyślij maila z informacją, że istnieje taka redakcja na taki a taki adres. Oczywiście wysłałem tego maila, po 2-3 godzinach nic, cisza. Więc jeszcze raz wysłałem następnego dnia z innej poczty i w trochę innym tonie, w innej formie, w końcu już takiej bardziej zdecydowanej i stanowczej. W końcu przyszła odpowiedź, tak, zarejestrowaliśmy pana na razie tylko redakcję w naszym spisie redakcji, ale tutaj droga do dokończenia tego konta dziennikarza, internetowego konta tam, jeszcze była daleka, no bo musiałem dopiero dokończyć tą rejestrację, dokończyłem i wtedy przyszła informacja, że rozpatrzymy twoje zgłoszenie za 7 dni. Co oznaczało oczywiście, że nie dostanę takiego oficjalnego, takiej tutaj awizacji od Biura Rady Ministrów, no tylko muszę pojechać jako dziennikarz niezależny. Jedynie z tą tutaj plakietką moją, no i oczywiście z tyłu i z przodu oznakowane, że jestem dziennikarzem. Sami widzieliście, jakie trudności mi robiono. No sami widzieliście, no ten poziom absurdu dyskusji z nimi to po prostu przekraczał już taki poziom absurdu, z którym trudno dyskutować w ogóle, no bo jeżeli on mi mówi, ten ochraniarz, czy kto to jest, który się nawet nie przedstawił, ale rządził się tam, jakby był ochraniarzem tego wszystkiego, że ja mam się tutaj ustawić do tej zagródki z tymi dziennikarzami, która była zagrodzona, tak? No to mam przejść przez ten płotek, dobra. Jak się tam ustawisz, to tu za chwilę przyjdzie dziennikarz inny z kamerą i zostawi ci widok. Uprzedzamy cię uprzejmie, informujemy o tym. No to słuchajcie, no przecież to jest absurd, to jest po prostu, no nie da się z tym dyskutować, no po prostu choroba psychiczna chyba, tylko tak można to wytłumaczyć, bo jak inaczej, no zapraszamy do ogródka dla dziennikarzy, tutaj jest wyznaczone miejsce na kamerę, ale za chwilę panu zasłonimy widok i kadr. No. Proszę pana, żeby ustawił się pan w sektorze medialnym. No to ustawiłem się. No dobrze się ustawi, z tym, że informuję pana, że przed panem stanie kamera, w miejscu, w którym stoi miejsce zarezerwowane dla operatora. No. Słuchajcie, na tym by można było zakończyć właściwie, no takim, no niezbyt pozytywnym akcentem, muszę powiedzieć pesymistycznym akcentem bym musiał zakończyć, no ale jest jeszcze coś gorszego. Coś gorszego niż te moje tutaj osobiste walki, wojny i kłótnie o dostęp kamery do jakiegoś widoku. A szczerze wam powiem, że byłem na różnych imprezach. Też i 7 czy 8 lat temu przyjechał tutaj prezydent. I na różnych innych imprezach, niezwiązanych z polityką, bo unikam jak ognia. Polityka to jest jedno wielkie, za przeproszeniem, gówno. No więc ja tego unikam, żeby się nie pobrudzić. No ale bywam czasami na politycznych imprezach, czy eventach jakichś, czy wszelkich innych. Nigdzie nie miałem takich problemów,
jak tutaj. Nikt nie robił takich problemów. Wszędzie indziej, no, jeżeli nie kwiatami, to przynajmniej przychylnie witają dziennikarze, no bo w końcu dla nich to jest też jakiś PR, jakiś wizerunek, budowa własnego wizerunku i tak dalej. Reklama, nie? No a tutaj takie problemy, ale prawdziwy problem dopiero przed nami. I tutaj uprzedzam dziennikarzy też, a zwłaszcza niezależnych, bo podejrzewam, że mainstream jak zwykle sobie z tym poradzi i znajdą jakąś ścieżkę obejścia tego prawa, które pojawiło się 7 lipca. 7 lipca Sejm uchwalił nową ustawę. Ja nazywam ją ustawą, która nawiązuje do czasów zatęchłych, czasów PRL-u. Chodzi o to, że jest nowa cenzura, nie będzie wolno filmować i fotografować w różnych miejscach zakazanych względem fotografowania i filmowania, no czyli wróci się nam cenzura sprzed 50 czy iluś tam lat, tak, z czasów komunistycznych. No i ta nowa ustawa przewiduje, że no, podano taką listę, czego nie wolno fotografować. No oczywiście obiektów Ministerstwa Obrony Narodowej, jakichś strategicznych, jakichś militarnych, no wiadomo, koszary, fabryki broni, takie rzeczy. Ale tam są na tej liście też jest obiekty infrastruktury krytycznej, dokładnie nie wiadomo, co to znaczy, no ale też obiekty związane z energetyką, obiekty związane z paliwami i tak dalej, czyli te wszystkie paliwowo-energetyczne obiekty i tak dalej, to tego wszystko nie będzie wolno filmować. Infrastruktura telekomunikacyjna, no takie rzeczy, nie? No i podano też informację, że dokładna lista tych zakładów, których nie wolno fotografować i filmować, będzie podana w osobnym rozporządzeniu. I to rozporządzenie nie ukazało się do dzisiaj. I ono się nie ukaże, po prostu dlaczego się nie ukaże? No bo gdyby się ukazało i tam byłyby wyszczególnione poszczególne obiekty, których nie wolno filmować i fotografować, wszystko byłoby jasne. Ja bym wiedział, no idę do koszar, tam jest znaczek i jest na liście, nie wolno. Okej, ale w ten sposób nie wolno filmować czy fotografować dużo więcej obiektów, które, no nie wiadomo, bo być może, że one się zaliczają do tej infrastruktury i kto będzie o tym decydował? No oczywiście, jak zostanie zawiadomiony policjant, to on będzie decydował o tym, czy to jest obiekt infrastruktury krytycznej, czy nie. No i oczywiście są przewidziane kary, grzywny, konfiskata sprzętu, czyli kamerę mi skonfiskują, albo aparat fotograficzny, zależy, czy to będzie dziennikarz jakiś tam prasowy, czy inny, skonfiskują. Oczywiście do więzienia, do ciurmy traficie też. No i kara grzywny, no nie wiem jaki, bo tam chyba nie wyszczególniono. I słuchajcie, tutaj na zabawniejsze jeszcze, że te obiekty zostaną oznakowane specjalnymi znaczkami, których wzór tego znaczka wyznaczy minister, no i będzie taki powieszony taki symbol tam jakiegoś aparatu czy kamery przekreślonej, no i będzie informował, że nie wolno fotografować. No tak było za komuny, no. Tylko że jest jeden problem, bo za komuny nie było drukarek i internetu. Dzisiaj każdy może kupić taki znaczek na Allegro czy gdzieś tam, albo sobie sam wydrukuje na drukarce i powiesi na płocie, byle gdzie. W każdym zakładzie można sobie powiesić taki znaczek, nawet takim, który nie jest uprawniony do takiej szczególnej ochrony. Na przykład na płocie kopalni można sobie powiesić, można. Czy jakiegoś tam innego zakładu przemysłowego, który nie zalicza się do tej infrastruktury krytycznej. I teraz jeżeli tam będzie przechodził jakiś człowiek, i wy chcecie sobie, nie wiem, zdjęcie jego zrobić, czy wasz znajomy, czy ktoś, albo se selfie zrobicie, albo będzie na przykład, dajmy na to, no pikieta pod zakładem, jakiś strajk pracowników pod zakładem i wy tam przyjdziecie z kamerą, to będziecie przestępcą i jesteście winni po prostu zbrodni. No bo w tym momencie wykraczacie, fotografując ten obiekt, przekraczacie to prawo. I co ciekawe, nie zostały podane żadne sankcje prawne za bezprawne skorzystanie z tego znaczka. Czyli jeżeli ktoś sobie kupi na Allegro, czy tam na jakimś innym portalu, albo sobie wydrukuje taki znaczek i powiesi bezprawnie na bramie jakiegoś zakładu pracy, który nie jest do tego uprawniony, to nie ma żadnych sankcji karnych za to, że on sobie taki znaczek powiesił. Za to ten dziennikarz, który tam będzie fotografował czy filmował, może zostać ukarany. No może zostać ukarany, no bo policjant powie, no to jest infrastruktura krytyczna, proszę nie dyskutować, wsiadać do radiowozu, zawozimy na komendę 24 godziny. No,
wniosek do sądu i tak dalej. Słuchajcie, ręce mi opadają. No na kogo ja mam głosować? No głosowałem na PiS do tej pory cały czas. Ale teraz po tym, co się dzieje, to ja zaczynam mieć poważne wątpliwości. Tylko, że na kogo? Na komunę? Nie. Słuchajcie, tylko to nie jest tak, że z powodu tego, że mamy alternatywę komuna albo PiS, no to trzeba na PiS. Trzeba znaleźć inną alternatywę. No wydaje się, że Konfederacja jest jakąś rozsądną alternatywą. Ale tutaj apeluję do Konfederacji. Pozbądźcie się tych oszołomów. Tego Korwina i tego Brauna. Pozbądźcie się ich. To tacy rozsądni ludzie, chyba jestem rozsądnym człowiekiem, będą na was głosować. Ja wiem, że trochę przeciwko sobie, bo Konfederacja oczywiście znieść wszelkie podatki albo jak najniższe, no to wiadomo, no z tych podatków są też różne taka pomoc wszelaka socjalna. Oczywiście wiadomo, że też emerytury i tak dalej, no ale wiadomo, no tych darmozjadów, emerytów, no nie można z państwowych, czyli społecznych pieniędzy utrzymywać z budżetu. Niech się albo zabiorą do pracy, albo niech patrzą sobie trumnę kupić i umierać jak najszybciej. No wiadomo, Konfederacja kieruje swój głos i target, że tak powiem, do ludzi młodych, przedsiębiorczych, takich, którzy mają jakieś działalność, prowadzą, są przedsiębiorczy, w życie wkraczają i chcieliby zdobywać świat cały. No i to Konfederacja do nich się kieruje bardziej niż do tych, którzy już raczej myślą o emeryturach, o jakimś spokoju życiowym i tak dalej. Oczywiście korzystają częściej z lekarzy i z przychodni zdrowia i tak dalej. No to ja rozumiem, że Konfederacji na tym nie zależy, no ale na kogo tu głosować? No na kogo tu głosować? No nie ma na kogo, no.